Po prostu mój zubat przemienił się w Mew. I teraz mam dwa Mew. Cześć, z tej strony Kusi, witam na odcinku z Pokémon Brilliant Diamond. Nie update'ujemy gry, ponieważ przeważająca większość z was była za tym, żeby wykorzystać glitche, słuchajcie, i zrobić coś śmiesznego. Zgliczować się i złapać Pokémony, których nie powinniśmy być w stanie złapać. Więc skończmy tę rozmowę z profesorem Rowanem i pozostałymi i zobaczmy, jak działają te glitche. Ktoś do nas przyszedł? Hej, stary facecie i dzieciaki, coś dużego się właśnie stało. Mówi się, że jest wielka eksplozja nad jeziorem Valor. Kabum. Dokładnie taka. To fajnie opisał. Dziadku, idę nad jezioro. Mam złe przeczucie. Wow, to zaczyna się, słuchajcie, od wybuchu ten odcinek, od jakiejś grubej akcji, ale to sobie zostawiamy na dalszą część odcinka. Najpierw nasze ukochane glitche. Nie wiem, co tam się stanie, musisz sprawdzić. Zanim pójdziesz, muszę podkreślić jedno. Nie rozmyślaj nad tym za bardzo. Dołączymy do ciebie tak szybko, jak sprawdzimy jezioro Verity. Kusi, będziesz okej, prawda? Dobra, słuchajcie, jak to ogarnąć? Dobra, słuchajcie, udało mi się zreplikować tego glitcha. Niestety nie da się użyć go do dojścia do Shaymina, dopóki się nie przejdzie Ligi Pokémon. Niestety, teraz się tego dowiedziałem. O, słuchajcie, dobra, mogę chodzić, pomimo że mam otworzone menu. I o to właśnie chodzi w tym całym glitchu. Teraz wam powiem, jak go zrobić w ogóle. Spróbujmy z tego wyjść. Wchodzimy w dowolnego Pokémona. Wchodzimy w Summary. I klikamy jednocześnie szybko ZL, ZR i przycisk A. Tak po kilka razy po prostu spamujemy to. I teraz jak wyjdziemy z tego... Widzicie? Jest menu na menu. Teraz jak wyjdziemy z wszystkich menu, to jesteśmy na planszy, ale mamy otwarte menu. I co można zrobić z tym glitchem, o ile oczywiście nie zupdate'ujecie swojej gry? Możemy wziąć sobie na przykład na początek Mew. To będzie ciekawe, jak to zobaczycie. Generalnie chodzi o to, że będziemy klonować Pokémony teraz. Weźmy na pierwsze miejsce Mew, a na drugie jakiegoś Pokémona, którego nie zależy nam na nim. Na przykład Zubata, dajmy na to. I teraz polećmy gdzieś, gdzie jest trawka po prostu. Niech będzie Sand Gem. I cały trik polega na tym, słuchajcie, to będzie śmieszne. Idziemy gdzieś, gdzie jest trawka, można spotkać dzikie Pokémony. I teraz tak, robimy ten glitch, czyli jeszcze raz wchodzimy w menu, Summary. Klikamy przycisk ZL, ZR i A naraz, tak szybko. Teraz wychodzimy z menu. O, teraz zadziałało, dobra, mamy menu na menu. Wychodzimy z menu. Teraz cała sztuczka polega na tym, że mając to menu, musimy chodzić po trawce i czekać, aż spotkamy jakiegoś Pokémona. Zobaczcie, jak to wygląda. Ale grubo. I teraz tak, Pokémon, którego użyliśmy, to jest Mew. Teraz to będzie dobre, słuchajcie. Wchodzimy w Pokémony. Bierzemy Mew. Czekajcie. Bierzemy do boksów. I chowamy Mew w boksie. Więc teraz nie mamy już Mew w swojej drużynie. Mamy tylko Zubata. Ale przecież walczymy przy pomocy Mew. I jak widzicie, jednak mamy z powrotem Mew. Bo walczyliśmy tym Mew, a nie było go w naszej drużynie, więc gra z powrotem go wzięła do drużyny, ale jak wejdziemy w boksa, to tam też jest Mew. Po prostu mój Zubat przemienił się w Mew. I teraz mam dwa Mew. I teraz najlepsze, co mogę zrobić, słuchajcie. Wziąć drugiego Mew, już mam ich dwa. Dać sobie na miejsce trzecie i czwarte jeszcze jakieś inne Pokémony, na przykład Starly i na przykład Bidoofa. Tak, zrobimy sztuczkę jeszcze raz. Chodzimy sobie. Mew jest w walce. Bierzemy Pokémony, boksy. Chowamy ten Mew do boksów. Okej. Okay. Teraz wyobraźcie sobie, że ten Mew trzyma jakiś przedmiot, na przykład Master Balla. No to oczywiście w ten sposób też klonują nam się te Master Balle, jakby nie patrzeć. Teraz wyjdźmy w ogóle z tych menu wszystkich. I jak widzimy w naszej drużynie dalej są dwa Mew, więc zawalczmy tym Mew. Ale ta gra jest zbugowana, coś pięknego. Prosiliście w komentarzach, żebym to zrobił, żebym pokazał te glitche. No to pokazuję. Epickie, co? A po przejściu gry sobie złapiemy Shaymina, mimo że jeszcze nie da się go złapać, bo nie było eventu na niego. I to też będzie dobre. To co, wejdźmy sobie w nasze boksy. Dokładnie, mamy cztery sztuki. Tu jest trzeci i czwarty. Ja! Grubo, co? 4 Mew. Także jak ktoś z naszych kolegów nie miał Let's Go i nie dostał Mew za darmo, a bardzo by chciał, no to może mu po prostu sklonować jednego. Tylko pamiętajcie, nie update'ujcie gry. Nie update'ujcie gry, bo przestanie wam działać ten glitch. No ja jestem osobiście w szoku, że tak łatwo można w tej grze robić takie rzeczy. A drugi glitch, którego nie będziemy teraz pokazywać, bo jeszcze niewiele to wnosi, to jest to, że można pływać, ale na lądzie. I potem można wszędzie wpłynąć, przez wszystkie skały przenikać i tak dalej. To też jest epickie.
Ale to sobie zrobimy później, jak już będzie dało się złapać Shaymina w ten sposób. Zostawmy sobie wolne miejsce, bo właściwie w tym odcinku wydaje mi się, że mogę już złapać Ghibla przede wszystkim. Bo już mam 6 odznak, więc już możemy. Będzie ciekawie. To teraz tak, gdzie była ta ścieżka rowerowa? Tak, to jest ścieżka rowerowa. Dobra, to polecimy sobie do Orberg i pójdziemy na północ. Co sądzi o tych glitchach i klonowaniu Pokémonów mitycznych, legendarnych, klonowaniu przedmiotów, to wszystko... jest w naszym zasięgu, ale oczywiście nie będę tego robił na dużą skalę, żeby nie psuć sobie przyjemności z rozgrywki. No ale teoretycznie moglibyśmy w ten sposób sklonować 100 Master Balli, nie wiem, 100 Dialg, 100 Palki, co tylko chcemy tak naprawdę. No niestety, Game Freak się nie popisało i zrobiło znowu zabugowaną grę. Życie. Dobra, chodźmy na północ i złapmy sobie tego Ghibla w końcu. W końcu przyszła ta pora, kiedy możemy złapać te Pokémony, na których mi najbardziej zależało w tej części, żeby je trenować. Czekajcie, coś się zbugowało, o. Dobra, teraz żeśmy wjechali. I teraz tak, jesteśmy pod ścieżką rowerową. Ale my nie wchodzimy na ścieżkę rowerową, tylko jedziemy tutaj. Ja sobie w ogóle zejdę z rowera, będzie mi wygodniej się chodziło. Jednak ten rower trochę za szybko jeździ, żeby na tym tak łatwo zapanować. I idziemy do jaskini, do której od początku mówiliście, że tam można złapać Ghibla, ale przypominam, że dopóki się nie ma 6 odznaki, to nie da się tam niestety złapać Ghibla z jednego prostego powodu. Mianowicie takiego, że nie ma się strengtha wcześniej, nie można go używać poza walką. Szukałem, czy mam jakiś repel, ale nie mam, także będziemy sobie po prostu uciekać od Pokémonów w międzyczasie. Chodźmy tędy. I teraz tak, wejście do jaskini gdzieś było pod mostem. Czy chyba jeszcze wyżej jest to wejście? Nie tutaj, tylko jeszcze wyżej. Tutaj chyba jest wejście. Także go nie widać niestety. Aż chciałoby się zajrzeć tam pod to, ale no niestety się nie da. To nie jest glitch, to jest po prostu ukryte miejsce w tej grze, także... teraz nie wykorzystujemy żadnych błędów, tak de facto. Tylko szukamy pewnej ukrytej jaskini, która gdzieś tutaj powinna być, albo jeszcze troszkę wyżej ewentualnie. Może tak jest. Tu jest wejście takie normalne, które widać. O, weszliśmy, jest ukryte wejście do jaskini pod tym mostem. I teraz tak, czy mamy flasha? Nie mamy. I słuchajcie, teraz powód, dla którego nie możemy w tej jaskini złapać nic, bo nie mamy strengtha. Ale jak użyjemy, no to już mamy. Możemy przepchać te kamienie. Jak widzicie. I teraz już możemy sobie wszędzie po prostu łazić i zejść piętro niżej. A na piętrze niżej, co jest? Ghibla. Tutaj już można złapać Ghibla z tego co wiem. Także, no, pojeździmy i poszukajmy. O! Zubat. Dobra, trochę to potrwa pewnie. I trochę żeśmy zajechali, słuchajcie. Tu w ogóle jest spory obszar do zwiedzenia, o którym nawet nie wiedziałem. Możemy sobie pozwiedzać. Ciekaw jestem, czy można skakać jakby z tego na rowerze? Wow, można przeskakiwać! Lol, ale grubo. I przedmiocik sobie zbieramy tak po prostu wtedy jakiś. Max Ether. Tego to nie wiedziałem, że jest taka fajna mechanika przeskakiwania przez te jakby te kamyczki. I teraz tutaj już nic nie możemy znaleźć ciekawego. Ewentualnie Ghibla, mam nadzieję. Jeszcze nie. No nic, pojeździmy sobie tutaj jeszcze i poszukajmy tego Ghibla, a może w międzyczasie jeszcze coś ciekawego się znajdzie. Bronzor. No to już powoli trochę ciekawiej. Rzucę go Quick Ballem, a nóż siądzie. Jest, mamy go. Quick Balle są epickie. Uwielbiam je. Elementy w kształcie bronzorów były odnalezione w starożytnych grobowcach. Nie wiadomo, do czego nawiązują. Ciekawe są te historie z Pokédexu, powiem wam. O, dziki Pokémon. Zubat. Ciekawe, jaka tu jest szansa na Ghibla. Pewnie 5% albo coś. Dobra, przeskoczmy jeden. I teraz tak. Czy teraz coś to nam daje? Nie, bo tutaj i tak nie przejdziemy i tak. To jak przejść tam wyżej? To jest dobra zagadka. W sumie nie rozkminiłem tego jeszcze motywu. Jakoś nie jestem w stanie rozkminić, jak możemy to zrobić. Dobra, to przeskoczmy sobie tutaj. I teraz też to nic nie da jakby. A tutaj też nic. A, tam można pójść do góry. Dobra, już czaję. To zejdźmy z roweru. Nie, no nie można, bo tu nie ma przejścia też. To trochę nie ogarniam tego. Trzeba jakoś w ogóle inną ścieżką jakby. Tam z prawej strony, czyli w ogóle innym wejściem trzeba do tego wszystkiego wejść, jakby, żeby spotkać Ghibla. Znaczy nie żeby spotkać Ghibla, tylko żeby przejść dalej, także równie dobrze możemy się cofnąć. No i generalnie nawet można tutaj biegać, bo tutaj też się respi Ghibla, jak ktoś bardzo szuka Ghibla. No tak jak widzieliście tam u góry, no nie widzieliście dokładnie, bo nie mamy flasha, ale jakbyście widzieli, to nigdzie się nie wejdzie bez strengtha. Nawet jak przepchniemy to... O, wyszedłem stąd przypadkiem. Wejdźmy z powrotem. I ciekaw jestem, czy można pójść w prawo zamiast w lewo. Nie, w prawo jakby nic nie ma, co ciekawe. Tylko w lewo jakby można pójść. Wydaje mi się, że tamta część jaskini to jakby inaczej się do niej wchodzi. Ale dobra, po prostu będę dobiegał w tej wewte, aż spotkam Ghibla.
O, jest! Och! Akurat jak już się nastawiałem na to, że trochę czasu tutaj będę musiał spędzić, a jednak nie, jednak po prostu. Jeszcze mam nadzieję, że się złapię w quickbola i będzie gibel w naszej drużynie, słuchajcie. O to właśnie mi chodziło. Siądzie pierwszym bolem? Nie! Nie siadł, kurczę, w quickbola. Aj! To mnie zabolało. To może w duskbola, słuchajcie. Zobacz, jakie mam ataki. Nie no, za bardzo mu zrobię krzywdę. Może spaść jednym ciosem niestety, także w takim razie duskbola niech pójdą w ruch. Może siądzie na duskbolo. W końcu jesteśmy w jaskini, więc powinien działać dużo lepiej. Kurczę! Szkoda, że nie mam false swipe'a na żadnym Pokemonie. Muszę to ogarnąć sobie na przyszłe jakieś łapania. To rzucajmy te duskbole, słuchajcie, do skutku. Wydaje mi się, że w jaskini duskball chyba daje lepsze szanse na złapanie niż ultra ball, ale mogę się mylić. Kurczę, on ma tylko 15 level, więc nie powinno być aż tak trudno go złapać. Jestem ciekaw, czy Pokémony też różnią się catch rate'em w oryginalnych grach w zależności od gatunku, no bo Gible można powiedzieć, że to jest taki pseudo-legendarny Pokémon w pewnym sensie, tak jak się kiedyś mówiło, więc może on ma jakiś niższy catch rate ze względu na to? Nie wiem, jest to możliwe. Yes! Siadł duskballem w końcu. Elegancko. Dobra, mamy Gila, słuchajcie, w Pokédexie i w naszej drużynie przy okazji tworzy gniazda w małych poprzecznych dziurach w ścianach jaskiń. Wyskakuje, żeby złapać ofiary, które będą zbyt blisko. No i mamy go w ekipie, teraz będziemy go sobie trenować. Właściwie wysłałem go do boksa, czekajcie. A no tak, bo złapałem jeszcze Bronzora do Pokédexu. Dobra, to weźmy sobie tego Gibla. No i trochę leveli mu brakuje, także no na razie będzie w ten sposób funkcjonował, że będzie gdzieś tam z tyłu drużyny i dobijał sobie expa. A póki co idziemy robić dalej fabułę, słuchajcie, moi drodzy. I też niedługo, wydaje mi się, będzie ten moment, gdzie będziemy mogli dostać Riolu. I w tym momencie zostanie nam już tylko Aboma Snow, którego będziemy chcieli do naszej ekipki. Który też, wydaje mi się, jakoś niedługo powinien być do złapania. Także jak szukacie Gibla, 6 odznak i to miejsce dokładnie. Trzeba naciskać klawisz do góry, chociaż nic nie widać i tutaj jest ukryta jaskinia. Dobra, lecimy sobie nad jezioro w takim razie. Valor. Najlepiej będzie pojechać pewnie z Veilstone City. Jakieś podleczenie nam nie zaszkodzi. Od razu ci z was, którzy nie śledzą na bieżąco, przypomną sobie, jak wygląda moja ekipa na ten moment. W ten sposób, ale ten Skantank i ta Ponita ostatecznie są do wywalenia, prędzej czy później. Póki co jeszcze ich używam, bo jeszcze nie mam tego wszystkiego, co chciałem mieć w swojej drużynie Pokémonów. To jest ta ścieżka, gdzie tutaj wzdłuż kamienia żeśmy jechali, dokładnie tak. Ktoś mi wytłumaczył, o co chodziło z tymi Unknownami. Ten gościu jakby reaguje dopiero, jak złapiemy ileś tam różnych rodzajów Unknownów, różnych literek. I w miarę im więcej ich złapiemy, tym bardziej kopie tą jaskinię. No ale jakby to jakby moim zdaniem nie wynikało z tego dialogu, który on mówił, więc to było takie mimo wszystko trochę dziwne dla mnie, ale okej. Dobrze wiedzieć, że jednak coś tam z tymi Unknownami się dzieje, jak się ich złapie odpowiednią ilość. To co? Tutaj... I właściwie na dół. Sorry, tu właściwie nie ma przejścia, tędy trzeba iść. I tędy. I już jest jakby przed jeziorem Valor. Graveler na dziko. Tego się nie spodziewałem. Ciekawe, czy się wysadzi w powietrze. W sumie od biedy mogę mu rzucić quickbola jednego. Jak siądzie, to spoko, jak nie siądzie, to nic. Patrzcie, siadł. Na quickbola. Uwielbiam quickbole. Gibble 426 expa, to mi się podoba. I wpisik w Pokédexie. Robią sobie domy na stromych klifach, które mają wiele dziur. Tego nie wiedziałem. W ogóle Graveler to jest taki dziwny Pokémon, ja zapominam bardzo często o jego istnieniu. To jest taka bardzo dziwaczna forma pośrednia właśnie między Geodudem a Golemem, nie sądzicie? Dobra, jesteśmy nad Lake Valor, oho, czyli tutaj będzie Team Galactic. Co tam robi ten Magikarp w ogóle, ziomuś, o co tutaj chodzi? Nasz następny przystanek, Lake Verity. Najbliższa rzecz do cywilizacji, jaka tam jest, to wieśniackie miasto Twinleaf. Na pewno nikt tam nas nie powstrzyma. Dobra, słuchajcie, zobaczmy, o co chodzi z tymi Magikarpiami. Wyrzucili je z jeziora, czy coś? To takie trochę smutne. Ta babka walczy. Ale fryzury mają nieziemskie te babki i ci faceci z Team Galactic. Po prostu jest to takie epickie. W ogóle Ponita na 40 levelu ewoluuje, to możemy w sumie już dociągnąć sobie do tego 40 levela. Czemu nie? Jeszcze jeden Flame Wheel Glemiał leży. I Kroganka też sobie nią zbimy dla sportu. Elegancko. Gibble 16 poziom. Już wiem, kogo mi przypominają te babki z Team Galactic. Przecież to jest Jagleosia, słuchajcie. To jest ona po roku w świecie Pokémonów. Dobra, słuchajcie, idziemy do góry czy tutaj na dół. Zobaczmy, co jest tutaj. W ogóle to jest takie dziwne, nie? Z tymi Magikarpiami.
Ale fajnie to zrobili, fajnie to odwzorowali, że te magikarpie jakby wypadły z jeziora czy coś. Lol, ile magikarpi, nie da się przejść. Te magikarpie są bezużyteczne, mówi ta babka. No w pewnym sensie tak, ale... Ludzie je jedzą generalnie w świecie Pokémonów. Pamiętacie ten odcinek na statku wycieczkowym, co James kupił magikarpia? I tam ludzie też chyba jedli te magikarpie na obiad? Potem się jakby trochę twórcy anime z tego wycofali i przestali portretować zjadanie Pokémonów w anime. Ale w tych pierwszych sezonach no było to w ten sposób pokazywane, że również służą do jedzenia Pokémony, tak jak zwykłe zwierzęta. Potem im to chyba przestało tak współgrać z tym wizerunkiem Pokémonów jako bardziej przyjaciół, którzy mają jakieś ludzkie uczucia i tak dalej, nie? Tak naprawdę nie można Pokémonów porównać w pełni do zwierząt, no bo Pokémony posiadają praktycznie ludzki poziom inteligencji, nie? Tak jak sobie obejrzysz anime, no to ten Pikachu jak rozmawia z Ashem, to nieraz Pikachu jest bardziej inteligentny od Asha. Nawet bym powiedział, że dosyć często. Oho, Bern wystarczy? Nie, resztkę życia zostawił mu. Dobra, życie. Ale dobijmy już tą Ponytę do 40 levela, bo w sumie nigdy nie trenowałem Rapidasha chyba? To jest mega fajne, że te Pokémony, które mają niższy level, dostają więcej expa, więc prędzej czy później nadrobimy te levele. Na Giblu. Dzięki Exprzerowi. Fajnie to jest zaprojektowane, naprawdę. Toxic. A to sobie zjemy jakąś malinkę po tej walce i tyle. Jeszcze Sucker Puncha zdążył wsadzić. Ale to nic, lećmy dalej. Dużo tych gruntów tutaj. Co tu się wyrabia, słuchajcie, moi drodzy. A, tu jest wejście do jaskini, dobra. Ten gościu się obrócił na chwilę? O, dobra. Uniknęliśmy walki. Valor Cavern. I co to jest za typek w tych włosach? Commander, kolejny ich komendant. Wszystko robimy dla dobra Team Galactic. Rozpoznaję twoją twarz, jesteś dzieciakiem, który najechał nasz budynek w mieście Eterna. Jupiter powinna się wstydzić. Została pokonana przez dziecko. Wszystko i wszyscy, którzy przeciwstawiają się Team Galactic, zostaną zmiażdżeni. Nawet zwykła myśl o przeciwstawieniu się nam nie będzie tolerowana. Czekajcie, Wenus? Po fryzurze sądząc? Nie, Saturn. Saturn? Myślałem, że to jest jak literka V, ta jego fryzura. Ale najwyraźniej, nie wiem, może ma symbolizować te pierścienie Saturna. Ta okrągłość jego wspaniałej fryzury. Muszę przyznać, że Team Galactic ma najlepsze fryzury ze wszystkich złych zespołów we wszystkich częściach Pokémonów. Grubo tutaj pojechali projektanci postaci. Wygina łyżkę, Nie zapraszajcie Kadabry nigdy na zupę do domu. Wszystkie łyżki wam powygina. Dobra, wciśniemy tym Sucker Punchem, ale obrażenia... O, nie będą dobre, jeszcze zmienił Pokémona. Nie jest taki głupi, wchodzi Bronzorem dla odmiany. Nie wiem, ale Flamethrower. Myślę, że tutaj lepiej podziała. Jednak Flamethrower ma potężne bazowe obrażenia. No, on nas słabo bije, także nie ma problemu. Kurczę, uniknął Flamethrowera. W ogóle ten Skuntank może być dosyć przydatny w ekipie. Ja go sobie zostawię chyba do końca, aż nie będę miał Aboma Snowa, bo on ma jednak Toxic, więc... Myślę, że w niejednej walce może się taki Toxic przydać, który gwarantuje otrucie przeciwnika. Dobra, w końcu trafił w kolejnym Flamethrowerem. I ścisnął go. Skuntank 35. I na Kadabrę sobie wejdziemy Luxrayem z mrocznym atakiem. I jak ten bajcik? Elegancko. Gible 19 poziom, Luxray 41. To jest nasz najbardziej wykokszony Pokémon w ekipie. A ten Saturn ma skośne oczy. Chociaż w sumie jeszcze z postaci z głupimi fryzurami to Sword i Shield, ci dwaj faceci z fryzurą w kształcie tarczy i miecza też mieli. Gdzieś myślę też są na podium najgłupszych fryzur w historii. Ach, jestem tylko komendantem i udało mi się kupić trochę czasu. To świetnie. Dziecko takie jak ty nigdy nie pokona pływu czasu. Team Galactic zdobędzie 3 legendarne Pokémony jezior. Dzięki ich mocy stworzymy całkiem nowy wszechświat. W tym momencie Mars powinna już złapać Pokémona w jeziorze Verity. Okej, czyli musimy tam też pójść i też uratować jakby tego Pokémona. Tu nic nie ma więcej. Dobra, to zawijajmy się stąd. Tylko gdzie jest to jezioro Verity? Zobaczmy sobie na mapkę właściwie. O, to jest koło naszej początkowej lokacji, czy mi się wydaje? Tak, koło naszego miasta startowego, czyli Twinleaf Town. Twinleaf to taka właściwie, można powiedzieć, wieś. To jest nasz domek, w którym zaczynaliśmy? Chyba tak. Czy zawsze w każdej części Pokémonów nasz domek jest w tym samym miejscu? Czy mi się wydaje? Nie, to jest dom Barego, przepraszam. Odwiedziłem jego mamę przypadkiem. To chyba nie w każdej części nasz domek jest w tym samym miejscu. To też nie jest nasz dom.
Grubo, wrócić po 6 odznakach i nie pamiętać, gdzie się mieszkało. Ty, może ja w ogóle nie mieszkam w tym mieście, już nie ogarniam tego. Myślałem, że pójdę do mamy się podleczyć, ale dobra. Ty, czy ja mam jakąś dziurę w pamięci? My nie mieszkaliśmy w tym mieście? Ewentualnie tutaj. A, bo w tym mieście nie ma profesora, tylko jest nasz dom. Dobra, to wiele wyjaśnia. Bo tak mi się kojarzyło z pierwszej generacji, że w tym miejscu, gdzie jest nasz dom, to powinien być laboratorium profesora. Czyli nie, nie jest tak, że w każdej części w tym samym miejscu jest nasz domek. Czyli tak, tędy. Droga 201. A, byliśmy nad tym jeziorem na samym początku. Tutaj dostaliśmy naszego Pokemona w walizce, pamiętacie? Tak, tutaj spotkaliśmy wtedy profesora i chyba Don. Dokładnie. Kushi, dobre wyczucie czasu. Te łobuzy z zespołu Galactic chcą złapać legendarnego Pokemona. Musisz pomóc Don. Dobra, spróbuję. A, ale oni tu się poukrywali, słuchajcie. Z dwóch stron i będą podwójne walki. Czemu zawsze każda zła drużyna ma takie lamerskie Pokemony? Może to jest jakiś taki element, wiecie, budowania w graczach poczucia, że my jesteśmy lepsi, oni są ci źli, bo mają lamerskie Pokemony? To musi być jakoś celowo taki zabieg, bo dosłownie w każdej generacji każdy zły team ma najbardziej lamerskie Pokemony z całej generacji. Takie, których większość osób nie chciałaby trenować. Wiem, że teraz zawsze znajdzie się w komentarzach jeden fan danego Pokemona, który powie: o kurczę, ja jestem największym na świecie fanem Glemiała. Jak mogłeś powiedzieć o Glemiale, że jest lamerski? No niestety, ale wydaje mi się, że jakby 90% ludzi powiedziałoby, że to jest jeden z najbardziej lamerskich Pokemonów w tej generacji. Jak ktoś go lubi, to spoko. Tylko tak mówię, że no nie jest jakiś bardzo fajny. Zresztą pamiętam taki wywiad z projektantami Pokemonów, głównych gier z serii Pokemon. Nie wiem, czy to Junichi Masuda powiedział, czy ktoś inny, ale taki jeden właśnie z głównych ludzi w tym wszystkim. I on powiedział coś takiego, że celowo robią niektóre Pokemony lamerskie. Znaczy on to tam powiedział po japońsku, nie pamiętam już jakiego słowa użył, ale powiedział, że niektóre Pokemony są celowo takie kakoi po japońsku, czyli kakoi to jest taki cool, taki wiecie, taki fajny, ale że taki kozacki. A niektóre robią celowo takie lamerskie, żeby właśnie bardziej te, które są fajne, żeby bardziej się wyróżniły. I żeby zrobić taki kontrast w anime i w grach pomiędzy tymi fajnymi, a tymi średnimi, przeciętnymi. Więc coś w tym jest. I wydaje mi się, że ta decyzja, żeby dawać właśnie złym drużynom lamerskie Pokemony, to też jest w jakiś sposób zrobione celowo. I może to ma budować takie poczucie, że a, oni są źli i tacy lamerscy, więc musimy ich pokonać, nie? Wiadomo, że jedną z grup docelowych Pokemonów są też dzieci, więc może łatwiej im się jakoś identyfikować z tą misją, poczuciem misji, że musimy pokonać tych złych, bo oni mają takie złe Pokemony, które mają takie złe zęby i złą minę, więc na pewno są bardzo złe. Może taka logika w tym wszystkim jest, jakby nie patrzeć. Miałoby to sens. Wszystko w projektowaniu gier jest przemyślane w pewnym sensie. Nawet, nie wiem czy wiecie, pamiętam taki fakt z Super Mario Bros. Nie wiem czy pamiętacie pierwszy level pierwszej gry Mario. Gdzie idziesz i pojawia się ten pierwszy murek, z którego wyskakuje ten pierwszy grzybek, jak go walniesz. I właśnie gościu, który zaprojektował tą grę, opowiadał potem w wywiadzie wiele lat później, że to wszystko było celowo i że ta pierwsza plansza jest taka najbardziej kluczowa. Bo wtedy w tamtych czasach jeszcze nie było samouczków w grach na przykład, czy jakichś porad tekstowych. Więc musieli zaprojektować pierwszy level w taki sposób, żeby sam w sobie on był takim samouczkiem, nie? Czy na początek celowo nie ma żadnego konkretnego potworka w tej pierwszej planszy Mario. Żebyś od razu nie padł i nie zniechęcił się do gry, tylko żebyś mógł nauczyć się jak się chodzi, że idzie się w prawo, że wali się te murki głową i że grzyby ci coś dają, nie? I że musisz je zbierać. I tego wszystkiego uczysz się w pierwszych 5 sekundach gry, no nie? Jakie to jest mega spoko, przemyślane wszystko. Uwielbiam Mario. Przeszedłem może parę razy, nie jestem jakimś geniuszem w Mario, tego pierwszego Super Mario Bros. Ale pamiętam, jak byłem w Japonii, to mają automaty. Do dzisiaj tam, nie wiem, jak jesteście z takiej daty, powiedzmy jak ja, to pamiętacie te automaty, jak w Polsce też było popularne. W każdym mieście, na każdym osiedlu był salon gier z automatami do gier. Jakieś tam Mortal Kombat było, Metal Slug. Mario to chyba akurat u nas nie było na konsolach. Arcade to się nazywa po angielsku, a po polsku no po prostu maszyna do gier, można powiedzieć. Ale w Japonii do dzisiaj są po prostu gigantyczne salony gier. W Tokio byliśmy z Damianem w takim, który miał chyba 6 pięter albo 7 pięter, coś takiego. I na każdym piętrze było pełno graczy, którzy siedzą tam cały dzień i marnują kasę na tych automatach. I z jednym Japończykiem tam zagrałem, nie? Nie wiem jak to wyniknęło, że po prostu podbiłem do automatu. Czy on mnie zapytał, czy chce z nim zagrać, czy coś.
I po prostu jak zobaczył, jak gram w... To jakaś biatyka była nawet, nie wiem, czy jakiś Tekken, czy coś takiego. Jak zobaczył, jak gram w to, to po prostu tak, tylko taki uśmieszek i tam zrobił dwa ruchy i już leżałem, nie? Już byłem zaorany w to. To jest takie zjawisko społeczne w ogóle w Japonii, że są młodzież, która spędza jakby całe dnie w takim salonie gier. Nawet teraz zostaliśmy do zamknięcia salonu, chyba, które było o 21 bodajże, albo 22, już nie pamiętam. I kupa ludzi, kupa młodych ludzi, nastolatków, 20 parę lat, sami faceci oczywiście, siedzieli tam do oporu równo do tej 22.00, czekali, grali do końca i dopiero jak przyszła obsługa i powiedzieli, że zamykamy, no to wtedy wychodzili wszyscy, nie? Także u nas trochę nie do pomyślenia, u nas już dawno zamknęli te wszystkie salony gier, znaczy gdzieś tam jeszcze można znaleźć, wiem, że w Szczecinie jest w Galaxy jeden taki salon, który bardziej jest tak de facto połączony z kręgielnią oraz bilardem i myślę, że tylko dlatego jakoś tam funkcjonuje jeszcze, że ratuje ich ten bilard, ta kręgielnia i to, że można tam sobie wypić drinka, nie? Także pewnie większość zarabiają swoich przychodów na tych drinkach, a ten salon gier to jest tam przy okazji po prostu. Kilka takich automatów, gdzie się zbiera jeszcze takie karteczki i potem się wymienia na jakieś nagrody. Zawsze to trochę bardziej motywuje ludzi do grania, bo myślą, o fajnie, nazbieram tych karteczek, dostanę nagrodę, chociaż mam jakąś pamiątkę za to, że wydałem 50 zł czy 100 zł w salonie gier, no ale potem jak się zastanowić, to te nagrody to kosztują jakieś, nie wiem, 10 zł, nawet nie, 5 zł może kosztują takie nagrody, bo raz pamiętam, wziąłem tam takie karty Pokémon Go w ogóle, karty Pokémon Go i pokazywałem chyba nawet na filmie te karty kiedyś, to były najgorsze podróbki, jakie widziałem z jakimiś w ogóle przekręconymi nazwami Pokémonów. I pewnie taki zestaw kart kosztuje, nie wiem, 3 zł, jak się zamówi to na AliExpressie, albo jeszcze mniej. Ale no zawsze to jest jakieś poczucie, że coś wygrałem, nie? Tak samo jak idziesz na wesele miasteczko i coś wygrałem, tak? Wydałem 50 zł na strzelnicy, ale wygrałem, kurczę, maskotkę o wartości 8 zł. Yes, warto było, nie? Przynajmniej jakaś tam pamiątka. No, a w Japonii wielkie, wielopiętrowe salony gier i oni do dzisiaj tworzą jakby nowe gry. To nie jest tak, że tak jak u nas, że jakieś stare automaty, stare gry, czy jakieś gry mobilne przerobione na automat. Nie, nie, nie. Nowiutkie gry, świeżutkie, z super piękną grafiką wychodzą też na automaty, czy jakieś Tekeny, czy coś podobnego. Gry typu nawet MOBA, coś jak LOL widziałem, że oni grali na tym automacie, gdzie nie było klawiatury i myszki, tylko po prostu jakby taka kulka kręcąca się w tym automacie zamiast myszki. Dziwne rzeczy. U nich to cały czas jest popularne, cały czas się rozwija, więc opłaca się jakby tym firmom wydawać pieniądze na tworzenie nowych, ciekawych gier na automaty. Duży szok kulturowy doznałem, jak to zobaczyłem. Dobra, zobaczmy, co mówi Don. Kushi, to zespół Galactic i Pokémony w jeziorze. Dobra, co powie nam Mars, słuchajcie. Ta twarz przypomina złe wspomnienia. Mówię o tamtych wiatrakach. Dałeś nam dużo problemów ze względu na ten incydent. Hej, co to za spojrzenie na twojej twarzy? Pamiętasz mnie, prawda? Dobra, nieważne. Powiem ci, kim jestem. Jestem Mars, jedna z komendantek zespołu Galactic. Jaki słodziak. Wasza dwójka myśli, że możecie uratować i grać jakichś bohaterów? Nie ma szans, nawet jednej malutkiej szansy. Wszystkich was pokonam. Komendant Mars i jej Golbat. Nawet lubię ten Team Galactic. Powiem wam, że jakbym, kurczę, żył w regionie Sinnoh, to bym chyba dołączył do Team Galactic. Powiedział, kurczę, wy macie rację, pewnie, że trzeba stworzyć nową galaktykę. Czemu nie? Hej, come on. Jak można, to trzeba. Nie wiem dokładnie, w jaki sposób oni to chcą zrobić, czy chcą zniszczyć ten świat, który istnieje, bo jeśli tak, to trochę głupio. Też drugiej rzeczy, której nie rozumiem trochę w świecie Pokémonów, to tak de facto to nie są organizacje przestępcze, tylko bardziej takie organizacje terrorystyczne, no bo dobra, jeśli założymy, że oni rzeczywiście chcą zniszczyć istniejący wszechświat, żeby stworzyć nowy, to jest taki najgorszy rodzaj terroryzmu, jak tylko można sobie wyobrazić. Już nie grozi, że wysadzę w powietrze ten budynek, wysadzę w powietrze całą ziemię, nie, wysadzę w powietrze cały wszechświat, nie? To w sumie to zmieniam zdanie, jednak bym do nich nie dołączył, jeśli w ten sposób ma to wyglądać. Ale gdzie są jacyś, kurcze, nie wiem, antyterroryści? Gdzie cokolwiek, nie? Ale dobra, wiadomo, że to jest tylko gra, więc nie trzeba za mocno o tym myśleć. Bronzor ma typ stalowo-psychiczny. To wejdźmy sobie typem mrocznym na niego w takim razie. I ten bajcik będzie super efektywny. No trochę te levele już mają, 37. O, flinch szedł, pięknie. Powoli gdzieś tam nadrabiają te levele pomiędzy mną a przeciwnikami. Bardzo mnie to cieszy, tak. Próbuję jakby utrzymać ten poziom tych walk, żeby były w miarę emocjonujące. I dlatego też, jak widzicie, że pomijam troszkę walk z jakimiś przeciwnikami, to dlatego, że nie chcę aż tak mocno wyekspiać swoich Pokémonów.
żeby było cały czas ten balans pomiędzy moimi Pokemonami a przeciwnikami, żeby, no, żeby było ciekawiej, nie? Żeby był jakiś sens pomiędzy moim używaniem różnych Pokemonów i super efektywnych ataków, a nie tylko zbijaniem wszystkich na przykład jednym Pokemonem, nie? Ale miał Pufinka, który go leczy, okej. Okay. Citrus Berry właściwie, zwiększył sobie punkty życia, odnowił. No nie mam nic super efektywnego na niego niestety, bo to jest typ normalny. W sumie Pokemony normalne są takie trochę tanki, nie? Takie duża defensywa, dużo punktów życia, długo wytrzymują w walce. Mało jest typów super efektywnych na nie, bo w sumie tylko jeden typ jest super efektywny na typ normalny, jest to typ walczący. Gible 23 level, bardzo ładnie. Widzimy tutaj już duże dysproporcje między atakiem fizycznym a specjalnym. Defensywa i specjalna defensywa mniej więcej na podobnym poziomie. Speed 28. I po raz kolejny zwyciężyliśmy z Mars. One mi się kojarzą, wiecie, z kim? Z czarodziejkami z Księżyca. Bo przecież one też się nazywały od planet, nie? Tam Mars, Jupiter. Wow. Najpierw pokonałeś nas przy wiatrakach. A teraz nad jeziorem Verity. To nie powinno się zdarzyć, komendantce zespołu Galactic. Uspokój się, Mars. Zrobiłam to, co miałam zrobić. Moja misja, żeby przetransportować Pokemona do naszej kwatery głównej. Tak, udało mi się wykonać tą misję bez problemu. Drużyno, wycofujemy się. Szef na nas czeka w kwaterze głównej. Pokemony w tych trzech jeziorach są jakoś połączone. Dzięki Saturnowi i temu, co zrobił nad jeziorem Valor, pojawiła się jaskinia. W tej jaskini spał Pokemon o imieniu Mesprit. Mesprit pojawił się po to, żeby pomóc swoim przyjaciołom. To zadziałało. Było bardzo łatwo go złapać. Więc teraz mamy wszystko. Mesprita, stworzenie emocji, Azelfa, stworzenie siły woli i Yuxi, stworzenie inteligencji. Teraz, kiedy mamy wszystkie trzy, możemy zrobić to, co zespół Galactic planuje dla nich. Rozumiem. To samo stało się nad jeziorem Valor. Kolejny legendarny Pokémon został zabrany przez zespół Galactic. Oboje walczyliście z prawdziwymi kryminalistami. Fakt, że nie zostaliście zranieni, jest dobrym powodem do świętowania. Ale co z jeziorem Acuity? Czy Barry jest bezpieczny? Aha, i to wszystko, co mówi nam profesor, tylko mówi nam de facto, że musimy teraz pójść do jeziora Acuity, które jest aż tutaj, za ścieżką 217. Czy na ścieżce 217 można złapać Snowvera? Chyba tak, chyba to już jest dokładnie ten moment, gdzie będziemy mogli dodać Snowvera do swojego Pokédexu. Myślałem, że to jeszcze trochę potrwa, ale nie, to już chyba jest teraz, co mnie bardzo cieszy. Także lecimy do Eterny i z Eterny pójdziemy sobie w prawo i potem do góry i tam mogą być jakieś ciekawe lodowe Pokémony, ale to już w kolejnym odcinku. Zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał, widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, na razie, cześć.